Dzień dobry, dzisiaj Martyna Dobrogowska jest naszą gościnią. Cześć. Tak, dzień dobry, witam. Voice of Poland to jedno wielkie przeżycie dla Ciebie. Opowiadaj trochę Tak. o nim. Jak to się stało, że postanowiłaś być w tym programie? Jak to się stało, do tego mnie namówiła moja babcia, że tak powiem. Bo ja na początku też startowałam sama, to było w liceum. Stwierdziłam, że wyślę zgłoszenie. Chciałam właśnie się pokazać takiej szerszej publiczności, no bo ja od dziecka w sumie się tam udzielam artystycznie. Ale się nie dostałam i się troszeczkę zraziłam tym, że to po prostu tyle ludzi bierze udział, że po prostu to jest taka duża selekcja, no że to po prostu ciężko się dostać do takiego programu od razu. No i później właśnie w tym roku moja babcia mi powiedziała, że teraz są zgłoszenia, Martyna, idź, nic nie tracisz. No dobra, no i się zgłosiłam i byłam w szoku, że odpowiedzieli właśnie. A samo zgłoszenie to polegało na tym, że musiałaś wysłać piosenkę, czy co? Tak. Tam chodziło o to, żeby właśnie wysłać przez internet nagrania dwóch piosenek, dwa covery, jeden w języku polskim, a drugi w języku angielskim. I na co się I tam zdecydowałaś? Na jakie piosenki? ja wysłałam jedną taką piosenkę Love on the Brain od Rihanny, tą taką, którą śpiewałam na karaoke tutaj w Cieszynie, w Starówce, a drugą piosenką była. Nie pamiętam tytułu, ale to jest taka nowa piosenka od takiej dziewczyny z TikToka w ogóle. O, proszę. No, bo trzeba było coś w języku polskim, a ja też za dużo rzeczy nie śpiewam w języku polskim. Zazwyczaj to były właśnie piosenki w języku angielskim. Więc to było takie pierwsze, co miałam nagrane u babci tam, jak się wygłupiałam i stwierdziłam, że dobra, poślę to. Może to wezmą, nie? No proszę, No. no super. I No. pamiętasz te emocje, kiedy dostałaś wiadomość, i jak dostałaś tę wiadomość, że zostałaś przyjęta do programu? To było telefonicznie, mailowo, czy jakoś messengerowo? To było mailowo, drogą mailową. Ja wtedy siedziałam tutaj właśnie w moim pokoju z moim przyjacielem najlepszym i jak dostałam maila z The Voice'a, no to stwierdziłam, że go nabiorę, że się dostałam. Ale później ogarnęłam, że przecież oni by się nie odzywali, gdybym się nie dostała. I w sumie to ten żart nie wyszedł. Sama byłam w szoku. No, mega się ucieszyłam po prostu. Łzy mi się zaczęły lać z oczu. Pobiegłam od razu też do taty mu powiedzieć. On też się ucieszył, uściskał mnie. No i co? No i później jechałam do Warszawy. I miałaś tam jakiś nocleg zapewniony? To jest tak, że organizatorzy gdzieś tam coś wam pomagają, czy tak musisz sobie sama to Nie, zorganizować? nie, to trzeba samemu sobie właśnie tam zapewnić. I co? I ten stres na pewno był. Tak, no, on był cały czas. No, po prostu od momentu, kiedy się dowiedziałam. I on tak tylko narastał z każdym dniem, jak się właśnie zbliżały te przesłuchania. No, a jak sobie radziłaś z tym stresem? Miałaś jakieś pomysły, jakieś sposoby, czy nie za bardzo? No nie za bardzo. Ja studiuję psychologię i też tam mieliśmy o takich technikach relaksacyjnych na stres, ale to nie działało w tej sytuacji absolutnie. No i kiedy już zostałaś dostrzeżona i mogłaś sobie wybrać też osobę, która będzie twoim trenerem, czym się kierowałaś? To znaczy, ja też pamiętam, że jak ja oglądałam The Voice'a, to zawsze myślałam, że Thompson i Baron to by byli trenerzy idealni dla mnie. Też śpiewają, tworzą taką muzykę, która też mi się bardzo podoba. Też uwielbiam od nich taką jedną piosenkę, Zaufaj. I też właśnie ona tak dużo mi dała, żeby uwierzyć w siebie i pójść za tymi swoimi marzeniami. I dlatego o nich myślałam, że chciałabym, żeby mi się odwrócili, ale też właśnie w tegorocznej edycji wrócił Michał Szpak i ja też wcześniej dużo śledziłam jego tam karierę, ja też dużo razy śpiewałam jego piosenkę Color of Your Life, ten występ na Eurowizji to po prostu było coś cudownego i ja to cały czas oglądałam, byłam lekko uzależniona. No, no i właśnie oni byli na pierwszym miejscu u mnie, że właśnie do nich chciałabym trafić. I jakim trenerem jest Michał Szpak? Michał Szpak, on jest taki bardzo sympatyczny, taka ciepła osoba z niego jest. On w ogóle nie dawał poczucia, że on jest nad nami, nie pokazywał takiej wyższości, ale właśnie był z nami. Fajnie bardzo było. I te emocje na pewno były ogromne, różne. I kiedy się okazało, że
wędrujesz na krzesło i później wiadomo, co się wydarzyło. Czy musiałaś jakoś tak nabrać dystansu do całego programu telewizyjnego, czy jakoś tak przeszłaś od razu w tryb życiowy i pomyślałaś sobie, super przygoda, czy wymagało to trochę czasu? No, ogólnie to była bardzo fajna przygoda. I nawet jak odpadłam, to się nie zrażałam, bo to już dla mnie był taki właśnie ten mikrosukces. Jestem strasznie wdzięczna, że dostałam taką szansę, żeby się pokazać, swoje możliwości też pokazać w tym programie. No i to też otwiera dużo różnych innych furtek, że tak powiem, w tej karierze muzycznej. Tak, tym bardziej, że zaszłaś daleko. Są takie osoby, które gdzieś tam kończą, w ogóle wyróżnieniem jest zaproszenie do programu, ale też się wtedy na przykład na pierwszym etapie nikt nie odwraca i koniec przygody. Ja też, prawie właśnie tak zostałam na tym etapie, bo Michał się odwrócił w ostatnim momencie. Ja naprawdę już myślałam podczas śpiewania, że dobra, to jest koniec, pojadę do domu, ale nie, Michał się odwrócił właśnie w ostatnim momencie. Nie wiedziałam nawet, jak zareagować, naprawdę. Byłam strasznie szczęśliwa. A jak oglądałaś siebie i swój występ w telewizji po jakimś czasie, to jakie miałaś emocje? Też ci towarzyszyły te same, które były wtedy, czy coś innego czułaś? Tak, to samo. Wielki stres, bo nie wiedziałam, bo też pierwszy raz to oglądałam, bo my tego nie widzieliśmy wcześniej, więc byłam ciekawa, jak to wyszło, jak to zostało poskładane, jak wywiad mój w ogóle wyszedł też tam, więc no, były też ogromne emocje. No też widzieć siebie w telewizji, no nie jest to codzienna sytuacja. No nie. No, ale fajnie bardzo, zwłaszcza, że oglądałam to z moimi najbliższymi. I teraz będziesz na pewno też oglądać dalej. Zobaczymy, kto zwycięży Tak, tę tak. edycję. Masz jakieś takie typy? Ja myślę, że Izabela Płóciennik. O, To proszę. ona ma cudowny głos. Naprawdę strasznie kibicuję, tak samo Bartkowi, mojemu rywalowi z duetu. Tak. Dobrze, no to w takim razie też trzymamy kciuki. Powiedz mi, jakie są Twoje plany, Twoje marzenia, bo myślę, że będą też związane z taką muzyczną, artystyczną przyszłością. Tak, tylko i wyłącznie. Ja planuję założyć swoją działalność artystyczną i oferować oprawy muzyczne ślubów. Ja też tym wcześniej się zajmowałam, ale to było tak właśnie rzadko, tak sporadycznie, a chciałabym właśnie się wziąć tak na poważnie do tego. Okej. A takie najbliższe plany, bo nagrywamy na chwilę przed Świętem Niepodległości. Czy masz coś w planach właśnie 11-11? 11 Tak, listopada. właśnie 11 listopada będę występować na recytowaniu poezji profesora Szymika i będą to pieśni operowe, czyli muzyka klasyczna. O, Coś, proszę. czego nie pokazałam w The Voice na przykład. No to jeszcze na pewno usłyszymy Cię nie tylko z tej jednej strony, ale też i z innej. Rozumiem, że czasami w Cieszynie gdzieś tam grałaś i śpiewałaś na przykład karaoke, albo na przykład w Tak. Domu Kultury w Zebrzydowicach, tak? Tak. Okej. Miałam też zespoły, w których śpiewałam z moimi przyjaciółmi, z gimnazjum i z liceum później, więc cały czas udzielam się artystycznie. Super. Ja trzymam kciuki za Twoją przyszłość muzyczną i żebyś się rozwijała i żeby to sprawiało Ci wiele przyjemności i takiej satysfakcji. Więc Dziękuję bardzo. bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę Ja również. i do zobaczenia w takim razie we wszystkich innych talent show, ale nie tylko na koncertach. O, i do usłyszenia na koncertach. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Martyna Dobrogowska była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję.